Halo, z tej strony Pedro i dzisiaj gramy w nowego Pet Simulatora, czyli oczywiście Pet Legends 2. I wybierzmy sobie jakiegoś naszego zwierzaka na start i niech to będzie po prostu pies. Niech to będzie po prostu pies, mamy event i zobaczcie jak się tutaj prezentują mapy. No po prostu wygląda to bardzo, ale to bardzo podobnie. Bardzo same do, oczywiście do Pet Simulator X-a, ale jest to po prostu dużo ładniej i lepiej zrobiona gra. No zobaczcie na te tekstury, na to wszystko co się tutaj dzieje. Mamy tutaj rank giszczy do oczywiście odbioru, więc sobie odbierzmy. I co my tutaj dostajemy? Dostaliśmy 2500 gemów i jeden magnet. Co nam daje magnet? Jeszcze nie mam tutaj zielonego pojęcia, co nam daje magnet. Czy on jest tutaj? A, jest tutaj, okej, okay, dobra, użyjmy go sobie na 10 minut. I teraz chyba nie musimy latać za coinami, tylko po prostu coiny będą nam sobie przychodziły, coś takiego. Tutaj w ogóle jakiś random daje mi pety, które mają po 115 statystyk, więc naprawdę im mega pomogą w giereczce. Nie są one jakieś mega, ale to mega silne, ale po prostu no na pewno mi pomogą w rozwiązywaniu tutaj problemów w zarabianiu waluty, więc możemy sobie dzięki temu mega, ale to mega mocno przyfarmić, więc oczywiście lecimy, proszę bardzo, tutaj już mamy 3000 i one klepią, one biją i zaraz przejdziemy do kolejnej krainy i zobaczcie co tutaj ludzie są myli, gwarantuję wam, że to nie jest osoba, którą ustawiałem na odcinek, po prostu ktoś przyszedł i dał mi pety, no naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, ale samo rozwalanie tutaj coinów wygląda tak super, tak to jest pięknie zrobione, no zobaczcie jak się rozwalają tutaj te dwie grudki, no po prostu to jest coś pięknego, czuję się jak na samym starcie Pet Simulator X-a, tylko że tu jest wszystko ładniejsze, no naprawdę się tak czuję. No i lecimy, odblokowujemy krainę i jesteśmy już na drugim świecie, tutaj te maszyny, zobaczcie jak te maszyny po prostu super wyglądają, no patrzcie na to, ten napis mógłby być akurat ładniejszy, ale to jest naprawdę mega, ale ten, patrzcie na to, wow, 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 pet model, pet power, convert to, ej, to jest po prostu coś pięknego, no nie? Nawet nie wiem z której krainy są tak naprawdę te zwierzaki, które mają po 115 mocy. Podejrzewam, że nie są one jakieś silne, to są jakieś epiki, zaraz to oczywiście sprawdzimy. Ej, na dole mi mega szybko lecą te rangi, zaraz oczywiście wejdziemy. Ale na początku ja bym chciał sobie odblokować tego Forest Warda, który kosztuje 85 tysięcy. Jak, o, jest jakiś save, dobra, 14 tysięcy. Ale moje dwa pety go klepią, zobaczcie jak one go biją, zobaczcie jak to szybko spada. No zaraz tak naprawdę rozwalimy ten save. Ja w tym czasie upatrzę, co mam tutaj ciekawego w sklepie. Mamy 15 pets equip, to jest naprawdę mega silne. Mamy oczywiście jakieś, oczywiście nasze ekskluzywy, które mają 15 tysięcy mocy, 4 tysiące mocy, naprawdę silne. 8 PC Quick w dobrej cenie, triple X-y. No i takie standardowe game passy, taki standardowy sklep. To po prostu mega fajnie zrobione. Nie wiem co dają do tikety, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że są to po prostu tikety do tradowania. Tak, są to oczywiście tikety do tradowania. Więc naprawdę mega, ale to mega, no po prostu dobra mechanika. Jeden tiket to jeden robux standardowo. No i po rozwaleniu tego chesta mamy 71 tysięcy. W ogóle jest event double coins. Oczywiście gra się nazywa Pet Legends, więc sami możecie w nią zagrać, bo jak widzicie, to jest po prostu cudowna, fajna, piękna. Ja nie, oczywiście nie mam jakichś mega silnych petów ze względu na to, że chciałbym po prostu się pobawić tą grą, a nie ją przejść tak, wiecie, od razu cyk, 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 pyk, wszystko przechodzimy. Mamy 87 tysięcy, więc przechodzimy na kolejną krainę, na kolejną mapę, czyli oczywiście na Forest World i już tutaj jesteśmy. Ej, te światy są w sumie bardzo, ale to bardzo podobne. To jest akurat na minus, ponieważ według mnie nie powinno tak być w grach, że światy są naprawdę turbo same do siebie podobne. 55 tysięcy pieniędzy na naszym koncie. Ja sobie oczywiście zostawiłem tam nasze pety, żeby one po prostu klepały. I teraz lecę do shopa i sprawdzimy, co tam ciekawego uda nam się po prostu kupić za te 56 tysięcy kasy. Okej, okay, ja mam tego peta na 3% z tego jajka za 50 tysięcy, więc ja w sumie lepszych petów tutaj nie będę miał, ale mogę założyć 4 nasze zwierzaki. Ale najpierw może jakiś kod promocyjny wykorzystam. Podobno są dwa kody, więc sprawdźmy, czy one oczywiście działają. Cyk, pyk, release. Okej, okay, release działa i jeszcze jest kod thanks, 15 thanks. Ja, to jest kod inwalida tak zwany, więc to niestety nie da się tego zrobić. Ale teraz czekajcie, czy ja gdzieś teraz w storze powinienem mieć teraz... Okej, okay, mamy lucky, więc odpalmy sobie to lucky. I teraz sobie 103 tysiące, więc możemy otworzyć dwa takie jajka. I proszę, żeby się udało, żebyśmy dostali epika i... Aj, chyba zielony. Ej, epik, dobra. Dostaliśmy epika i teraz jeszcze raz. Daj epika, daj epika, daj epika, daj epika, daj epika, daj epika, epik, 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 epik. Kurde, basic, ale mamy jednego epika, jednego basica. No i naprawdę mega fajne statystyki. No i wracamy rozwalać dalej. Mamy tutaj jakiś upgrade station i sprawdźmy, co to takiego jest, bo chyba to są upgrade'y za gemy po prostu. Tak jest, okej, okay, i co my tutaj ciekawego mamy? Okej, okay, dobra, dobra. O, pet strange, to oczywiście ulepszamy. Dwa razy to sobie ulepszmy. Ranger też sobie możemy ulepszyć. Ej, tutaj nie pokazuje ile mamy gemów. To jest akurat minus. O, czekajcie, jakiś trade, może się akurat ktoś mi coś
da? 232 pet, no proszę, no daj mi takiego. Ja mam rakuna, no daj mi takiego. No daj, no daj, no daj, no daj, no daj. Dobra, mamy jeszcze 3600 gemów, więc możemy coś sobie na pewno kupić. Tutaj, czy chcemy nie, tego nie chcemy, tego nie chcemy. Ej, kurde, okej, okay. Możemy sobie kupić laki. I czy coś jeszcze chcemy? Mamy jakieś, dobra, kupmy sobie to może, bo to nam się, to już nas stać. Dobra, to nas stać, mamy 1000 gemów i więcej nie chcemy. No i mamy safe, no i rozwalamy tego safe'a. Nie mam pojęcia, ile pieniędzy z tego dostanę, ale chciałbym mieć po tym safe'ie tak z 200 tysięcy. Okej, okay, jednak 175 tysięcy, a my nie 200, no ale trudno, farmimy dalej oczywiście, proszę bardzo, no i lecimy. Wow, zrespiła nam się jakoś mega kozacka skrzynka, która ma 90 tysięcy HP. No i proszę, no po takiej skrzynce to już chcę wejść do Frozen World Zone 1. Tutaj mamy jeszcze oczywiście zone 2, tam jest chyba jeszcze zone 3, naprawdę. Mega dziwnie to zrobili, że nie zrobili tych krain jako w sensie inne światy, tylko po prostu kraina pierwsza, druga i trzecia, no ale okej. No i mamy 615 tysięcy, co za tym idzie, możemy wejść do Frozen World Zone 1. I teraz sprawdźmy, co my tutaj ciekawego mamy, 8 tysięcy tutaj za takiego zwykłego coina, a zobaczmy, ile pieniędzy w ogóle z tego dostanę. Oj, z tego co widzę, to już jest moment do tego, żeby powymieniać te zwierzaki, bo one już naprawdę mega mało biją. No, one już naprawdę nie domagają, zobaczcie jak one wolno to klepią. Dobra, ile tu mamy? Ile będziemy mieli na takiej skrzynce? A, 32 tysiące tylko. Dobra, to ustawiamy sobie tutaj wszystkie na 32 tysiące i biegniemy do sklepu. Sprawdźmy, co my będziemy mogli kupić za 220 tysięcy. Ej, tutaj jest znowu ta skrzynka. Nie wiem, czy mi się tej skrzynki bardziej nie opłaca tak naprawdę bić, nie? Dobra, więc przejdźmy sobie na tą skrzynkę może, bo ona mi naprawdę dała mega dużo pieniędzy. Jest mega, ale to mega ogromna. Niestety nie widzę petów tamtego ziomka, żeby mieć więcej FPS-ów. I sprawdźmy w shopie, co my możemy kupić za 220 koła. Okej, za 170 tysięcy mamy oto takie jajeczko, więc otwórzmy je sobie. I tutaj co mamy ciekawego? Dostaliśmy Polar Bear wersji Rare. Aha, ma tylko 5 stat. Co? Ma tylko 10 statystyk lepszych? Co to jest? Ty, no zawiodłem się trochę tak mega, ale to mega mocno, no mega słaby ten pet. Myślałem, że on będzie, nie wiem, z 250 statystyk, coś takiego. Wow, tamten chest jest jeszcze większy, ponieważ masz 225 sta... Aha, no i po co ten ziomek tutaj jest i on nam niszczy grę? No nic, wracamy i niszczymy naszego cześcika. Mam nadzieję, że on tu nie przyleci, mam nadzieję, że nic z tym nie zrobi. I zobaczymy, ile z tego po prostu pieniędzy dostaniemy, bo tego jestem w sumie mega ciekawy. No, nie dostaliśmy jakoś mega dużo pieniędzy, ale zobaczcie, jaki ten loot jest nawet fajny, jak on się tutaj, jak to się wszystko fajnie i pięknie odbija. No, zrobienie tych modeli to też jest coś po prostu cudownego. Jasny piernik, ej, to jest naprawdę mega fajnie zrobiona gra. Więc jeżeli lubicie Pet Simulator X, no to polecam wam bardzo serdecznie tu zagrać. No niestety ten gagatek chodzi za nami, no i po prostu no nie jestem w stanie teraz dużo pieniędzy zarobić. Więc co mogę powiedzieć, gra jest naprawdę bardzo fajna. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze, trzymajcie się, siemano.